Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy Space Empires 5 z tym Julius Vanderdeck, za którym będę waszym gospodarzem. Następna tura, bo chcę koniecznie dowiedzieć się, jak będą działały nasze zajebiste pancerniki. I chyba tu już widzę wrogie te. Aha, to jest tutaj. A to jest ta mining colony, którą chciałem tak. No dobra, niech będzie mining colony. Chociaż nie, to ty będziesz ten. System Capital. Okej, kolejne torpedy, kolejne super rzeczy wchodzą. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, skończmy tutaj. Ciebie chciałbym... 5000 możesz, tak? Tylko... No to tak. Spaceport. Resupply depot. Nawet nie będę budował tej Space'a, tylko po prostu od razu pojedziemy tą. No właśnie. I jeszcze ta baza. Bazy 5. Reorder. No właśnie. Niech się buduje. Okej, tymczasem, o kurde, minus 131. Dobra, trzeba szybko zacząć ten, o, budować. Okej, tu są już z kolei nie Xati, tylko... Xati jeszcze żyją? Tak, gdzieś mają jedną kolonię, tylko cholera wie gdzie. Zabawnie, jakby było to tutaj. To są wszystko... Aha, konstruktory. Zbuduj mi jeszcze... Chociaż nie, dobra, nie zbuduj mi jeszcze jednej. Dobra. Dobra, zrobimy tak. Pokazowo chcę zobaczyć. Zobaczyć pokazowo, jak nasze pancerniki poradzą sobie. No proszę, jeszcze mają tutaj bazę. No to chłopaki. Aha, statek inżynieryjny. Dobra. A jakie piękne majestatyczne okręty lecą. I oczywiście tą walkę ten. Nie będzie tej walki, nie? W naszej grze. Ja tylko chcę zobaczyć po prostu, jak nasze pancerniki sobie poradzą. Jakie piękne modele, podobają mi się strasznie. Generalnie każdy model w tej grze jest na swój sposób fajny, ciekawy i ma też parę tych wariantów swoich, nie? Wiadomo.
Dobra, tego nie było. A my się wycofujemy. Bo to są, no, to są nasi, no, może nie przyjaciele, ale ja nie chcę znaleźć z nimi mieć zatargów. Więc się wycofujemy z ich terenów i chodźmy tutaj. Szukamy generalnie ostatnich systemów ostatnich systemów Siat Imperium. O nie. Burzy wylądowały. Te burze są oczywiście niebezpieczne, bo one uszkadzają nasze statki z tury na turę, więc trzeba też mieć na to uwagę. Ładnie wszystko buduje. Dobra. Druga flota w sumie może powrócić do... Naprawy. Tu chyba się budują, nie? A nie, to i tak tu jest ten... Dobra, a ten Javis też jest naprawiony bardzo ładnie. Dobra. Bo to jest, no, system Capitol. Nawet dobrze. Przynajmniej się trochę nasi tutaj zregenerują i odbiorą kolegę przy okazji, bo tu mamy tego jednego JVC-2. Lekki krążownik. Natomiast... Pierwsza flota uderzeniowa. Niech działa dalej. Wiecie co, im dłużej gram w tą grę, robię z niej serię, tym bardziej mam wrażenie, że tego typu gry raczej nie nadają się na serię z prostego powodu. Spierdalaj. Odmawiam twojej bezpodstawnej prośbie. Tu są... No właśnie, kto tutaj jest, nie? W tym systemie. Dobra. No, aż się dowiemy zresztą. Już nasza przydałoby się, bo ten konstruktor tutaj przyleciał i zbudował nam bazę obronną. Pytanie, czy ja, kurde, będę miał szansę... A nie, dobrze, bo nam tutaj widzę, że się surowce zaczynają odnawiać.
Dobrze, dobrze, dobrze. To w takim razie możesz budować tutaj mi tą. Defense Station razy 2. Zajmie ci to 1,3 roku, ale dobra. Poczekamy. Dobra. Natomiast to są nasze pancerniki, dreadnoughty. Kurde. Rozwój jest niesamowity. Mówisz? No dobrze. Skoro tak uważasz. Okej. Pierwsza flota uderzeniowa. Dobra, niech ona, ta pierwsza flota sobie... Czekajcie, skancelujemy im rozkazy. Cancel orders, o właśnie. I niech oni tutaj podlecą. Bo tu chyba jest... resupply, co nie? Mineral Space Yard. A, bo to jest imperialna kolonia, a to jest... Dobra, to w takim razie pojedziesz tutaj. Jeszcze raz, cancel orders. I polecisz mi tutaj. No i dobra, i niech się tam... Oj! Nie to chciałem. Marnują się te. Cholera. Zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, wrzućmy po prostu na te Space Yardy, a potem wszystko inne po prostu będziemy wynajdywać. Dobra. Ciach. Osiągnęliśmy level 5. Super. Torpedy. Quantum Engines. Poważnie. Dawaj, ja chcę to mieć. To są dobre silniki kwantowe. Dobra, tymczasem... No tak, niech tutaj im zaopatrzenie powoli przyrasta, nie?
A zobaczymy zresztą, ile im przyrosło. Mam taką nadzieję, że zobaczę. Mi to pokażą. Dobra. Ciach. No, jakieś tam 200, nie? Ale dobra, jest ok. Dobra. Silniki kwantowe. Zastanawiam się tylko, co te silniki kwantowe dają. Generuje 3 bonusowe punkty ruchu. Teoretycznie silnik, który by był dobry na pancerniki lepszej generacji. Ale dobra, zostawmy już to. Już nie będę manczkinował z pancernikami. Tak, co 200 dostają. Nie, to 2000. No, zresztą zobaczymy. Albo co 200, bo 4000 tam jest. Okay. Nie, co 2000. Dobrze, dobrze, dobrze. Zmienia faktu, że przydałby się nowy, lepszy pancernik. Mam wrażenie, że to jest trochę nie ten, nie wydajny, ale dobra. Polec się tutaj. Co, tu nie ma nic? Tu nie ma nic. Dobra, zobaczmy. Też nie, wiecie co? Nie, zrobimy w ten sposób. Crystal Frigate. A, nie zobaczę tego. Dobra. Dobra, 5 po 8, moi drodzy, więc to kończę odcinek. Ja bym z Vandelf, to było z PSP. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.